Magbet. Treść utworu oparta jest na faktach. W 1040 roku pierwszy historyczny król Szkocji został zamordowany przez swego generała Magbeta. Kilkanaście lat później zabójca zginął z ręki Malkolma, późniejszego króla Malkolma III. Wydarzenia przedstawione w dramacie rozgrywają się głównie w Szkocji, częściowo zaś w Anglii. Tytułowy Magbet jest krewnym króla szkockiego Duncana oraz wodzem szkockich wojsk. Wraz ze swym przyjacielem, również wodzem, bankiem, pokonuje w bitwie króla Norwegów. Po wygranej walce z bankiem zmierzają do Forest. W drodze spotykają trzy czarownice. Wiedźmy przepowiadają Macbethowi objęcie namiestnictwa kawdoru, a potem królewskiego tronu. Banka nazywają ojcem królów. Czarownice znikają, a zdziwieni żołnierze przekonują się niebawem, że pierwsza przepowiednia sprawdza się. Macbeth, za swoją waleczność, otrzymuje z rąk Duncana nominację na pana kawdoru. Król oznajmia, że po jego śmierci tron odziedziczy jego syn Malcolm. Sam zamierza udać się do siedziby Macbeta. Wódz, pamiętając drugą zapowiedź czarownic, planuje zabójstwo Duncana, a potem Malcolma. O swoim zamiarze informuje żonę, Lady Macbeth. Kobieta postanawia mu pomóc. Wspólnie decydują, że dokonają zbrodni w nocy, gdy król będzie gościł w ich zamku. Macbeth waha się, czy zamordować Duncana. Pamięta o jego dobroci i życzliwości, czuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, lecz jednocześnie pragnie władzy. Lady Macbeth zarzuca mężowi tchórzostwo i brak konsekwencji. Postanawiają więc upić służących króla pełniących straż przy jego sypialni, a następnie sztyletami zamordować władcę. Winą za zbrodnie zamierzają obarczyć służbę. W nocy Macbeth wypełnia plan. Przerażony swoim czynem wraca do komnaty. Niespodziewanie do zamku przybywają szkoccy panowie, Magdów i Lennox. Chcą zbudzić króla. Macbeth prowadzi ich do królewskiej izby. Okazuje się, że Duncan nie żyje. Macbeth zabija straż oskarżając ją o morderstwo. We dworze panuje zamieszanie. Macbeth proponuje, by wszyscy zgromadzili się w jednej komnacie. Jednak synowie króla nie godzą się na to. Nie czują się bezpiecznie i potajemnie opuszczają zamek. Malcolm udaje się do Anglii, a Donald Bane do Irlandii. Zgromadzeni w pałacu uznają, że winnymi morderstwa są nieżyjący już służący Dankana. O przygotowanie zamachu podejrzewają królewskich synów, co rzekomo tłumaczy ich ucieczka. Tron obejmuje Macbeth. Sprawdza się druga przepowiednia. Widząc to, Banko zastanawia się nad losem swoim i swoich dzieci. Przypuszcza też, że Macbeth został królem w nieuczciwy sposób. Sam król obawia się natomiast, że przepowiednia dotycząca banka również może się spełnić. Dlatego poleca, by potajemnie zgładzić przyjaciela i jego syna. Zdaje sobie jednak sprawę ze zła, jakiego się dopuszcza, i jednocześnie widzi, że z obranej drogi nie ma już odwrotu. Z jego rozkazu ginie Banko, lecz jego synowi udaje się uciec. W czasie wieczornej uczty Macbethowi ukazuje się duch zamordowanego przyjaciela, który zajmuje miejsce przy stole. Król zaczyna przemawiać do banka, co wprawia w zdumienie wszystkich obecnych na sali. Ratuje go Lady Macbeth, która tłumaczy męża nieznaną chorobą. Po chwili duch znika, a Lady czyni królowi wymówki i posądza go o szaleństwo. Biesiada trwa nadal. Kiedy Macbeth wznosi toast za nieobecnego banka, Duch pojawia się ponownie, a król znów z nim rozmawia. Gości niepokoi jego zachowanie, opuszczają więc ucztę. Macbeth pozostaje sam z żoną. Postanawia odnaleźć wiedźmy i dowiedzieć się o swoje dalsze losy. Podejmuje też decyzję, że dalej będzie kroczył drogą zbrodni. Tymczasem Lennox dopatruje się dziwnego zbiegu okoliczności w śmierci Duncana i Banka. Magdów postanawia natomiast pomóc Malcolmowi w odzyskaniu tronu. Macbeth udaje się do lasu i spotyka się z czarownicami. Ostrzegają go one przed Magdufem. Zalecają, by był okrutny i nieprzejednany oraz zapowiadają, że nie zwycięży go żaden mąż zrodzony z niewiasty. Macbeth odzyskuje pewność siebie. Na wieść o ucieczce Macdufa do Anglii postanawia zniszczyć jego i chrapstwo. Wydaje rozkaz, by zamordowano żonę i dziecko Macdufa. Tymczasem niepokój dworu wzbudza zachowanie Lady Macbeth. Mimo otwartych oczu nikogo nie dostrzega, a ze swych rąk próbuje zetrzeć niewidoczne plamy krwi. Rozmawia też z nieobecnym mężem. Sprowadzony lekarz oznajmia, że królowa cierpi na chorobę duszy, sam jednak domyśla się jej przyczyn. W tym czasie panowie szkoccy przygotowują się do odebrania władzy Macbethowi. Gromadzą wojska i zbliżają się do zamku. Król przygotowuje się do obrony. Liczy na zwycięstwo. Kiedy jednak dowiaduje się, że do twierdzy zbliża się 10 tysięcy wojsk, wie, że jego panowanie się kończy. Czuje się zdradzony i oszukany. Jego samotność potęguje wieść o samobójstwie żony. Do zamku zbliża się też armia pod wodzą Malcolma. Z jego polecenia każdy żołnierz ucina z drzewa gałąź i w chwili natarcia niesie ją przed sobą. W ten sposób zostaje ukryta prawdziwa liczba wojsk. Macbeth liczy jeszcze, że uda mu się obronić twierdzę. Dowiaduje się, że do zamku zbliża się las Birnam. Król początkowo nie wierzy, lecz po chwili sam widzi dziwne zjawisko. W rzeczywistości to nie las zbliża się do twierdzy, lecz ukryci w gałęziach żołnierze Malcolma. Tuż przed murem odrzucają gałęzie. Rozpoczyna się walka. Macbeth wychodzi poza obręb zamku. Twierdza poddaje się, a część jej obrońców przechodzi na stronę oblegających. Król stacza bitwę z Macdufem. W czasie walki obaj rozmawiają i wtedy Macbeth dowiaduje się, że jego przeciwnik został przedwcześnie wydobyty z łona matki. Sprawdza się ostatnia przepowiednia czarownic. Macbeth ginie. Królem Szkocji zostaje obrany Malcolm, który wszystkim wiernym mu lordom nadaje tytuł hrabiów.